Kup mój gramatyczny kurs online na www.angielskizmarcinem.pl i zostań mistrzem gramatyki. Witajcie moi drodzy po miesięcznej przerwie w Angielski z Marcinem. Dlaczego ciebie nie było, Marcin? Ponieważ kupowałem nowe biuro dla mojej szkoły językowej i nowe studio. Wszystko dopiąłem, to jest ostatni odcinek w starym studio. Już za około 2 tygodnie zaczniemy dodawać najnowsze i jak najbardziej regularne nowe odcinki. A cóż dzisiaj dla was przygotowałem, moi drodzy? Otóż coś, co tygryski lubią najbardziej. Mianowicie 5 super ekstra idiomów, które wpadły mi do głowy przez ten czas, kiedy nie nagrywałem. Przygotowałem dla was specjalną listę. Poznamy je i oczywiście później będzie wasz ukochany quiz time. Dobrze wrócić, moi drodzy. Fajnie znowu was widzieć, chociaż was nie widzę, ale i tak jest super. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Gotowi na nową wiedzę z języka angielskiego? 3, 2, 1, zaczynamy. Nowy odcinek po miesięcznej przerwie. Angielski z Marcinem. Hej! Angielski z Marcinem. Cały i zdrowy! Ileż to razy wracaliśmy chwiejnym krokiem z imprezy i nasi rodzice martwili się, czy wrócimy do domu cali i zdrowi. Jak jest powiedzieć po angielsku cały i zdrowy? Cały i zdrowy po angielsku to jest safe and sound. Safe and sound, cały i zdrowy. Dwa przykłady użycia tego zwrotu. Zadzwoń, kiedy dojedziesz do domu cały i zdrowy. Call me when you get home safe and sound. Wczoraj wróciłem z imprezy cały i zdrowy. I came back from yesterday's party safe and sound. Numer 2. Gadka szmatka. Rozmowa o niczym. Gadka szmatka, czyli ten niezręczny moment, kiedy mieszkacie na 7 piętrze i czekacie na windę, podchodzi do was sąsiad i musicie poczekać na tą windę 30 sekund razem i później zjechać na dół. No i o czym tu rozmawiać? Jak nazwać taką rozmowę o niczym po angielsku? Rozmowa o niczym po angielsku to po prostu chit-chat. Chit-chat, czyli rozmowa o niczym. Dwa życiowe przykładziki. Nie lubię rozmawiać o niczym. I don't like chit-chatting. Ona jest mistrzem gadki szmatki. She is the master of chit-chat. Numer 3. Rozmyty. Nijaki. Każdy z nas zna chyba taką osobę, która jest jak flaki z olejem. Nie ma żadnych zainteresowań. Nie ma o czym z nią porozmawiać. Albo wchodzicie gdzieś do jakiegoś pokoju i ten kolor jest taki rozmyty, właśnie taki nijaki. Jak to powiedzieć po angielsku? Rozmyte, nijakie po angielsku to jest po prostu wishy-washy. Wishy-washy. Jak cudownie to brzmi. Dwa życiowe przykładziki. Nie lubię nijakich ludzi. I don't like wishy-washy people. Ten kolor jest nijaki. This color is wishy-washy. Numer 4. Wyścig szczurów. Kto z was pracuje w korporacji, to doskonale wie, jak to pięknie, ładnie można komuś wbić nóż w plecy, żeby tylko podlizać się szefowi. No i wtedy tworzy się wyścig szczurów. Coś, czego nienawidzę. Jak powiedzieć wyścig szczurów po angielsku? No tutaj was nie zaskoczę. Będzie to dokładnie tak samo jak po polsku. Wyścig szczurów to jest po prostu rat race. Rat race, czyli wyścig szczurów. Dwa przykładziki. Ona uwielbia wyścig szczurów. She loves the rat race. Zwolniłem się z pracy przez wyścig szczurów. I quit my job because of the rat race. Numer 5. Wypucowany, nowiutki, jak spod igły. Na pewno macie znajomych, którzy całą swoją życiową energię poświęcają na to, żeby ich mieszkanie wyglądało totalnie wypucowane. Ja na pewno nie jestem jedną z tych osób. Chcecie też sprzedać telefon na eBayu i chcecie napisać, że jest jak nowy, jak spod igły. Jak to powiedzieć po angielsku? Wypucowany, nowiutki, jak spod igły po angielsku to jest spick and span. Spick and span, czyli nowiutki, piękniutki, czyściutki. Mua. A cóż za przykładziki dla was tutaj wymyśliły? Jej dom zawsze jest bardzo czysty. Her house is always spick and span. Ten telefon jest nowiutki. This phone is spick and span. No i proszę kochani, po miesiącu przerwy jakże pięknych 5 nowych idiomów wpadło nam do naszych pięknych główek. Przed quiz time'em powtórzmy sobie wszystkie 5. Cały i zdrowy.
Safe and Sound. Swoją drogą to tytuł naprawdę fajnej piosenki. Jeśli jej nie znacie, koniecznie wpiszcie sobie w YouTube'a. Gadka szmatka. Rozmowa o niczym? Chit chat. Rozmyty. Nijaki? Wishy washy. Wyścig szczurów. Rat race. Wypucowany, nowiutki, jak spod igły. Spick and span. Powtórzyli, no to teraz czas na... Zadzwoń, kiedy dojedziesz do domu cały i zdrowy. Call me when you get home safe and sound. Nie lubię rozmowy o niczym. I don't like chit-chatting. Nie lubię nijakich ludzi. I don't like wishy-washy people. Ona uwielbia wyścig szczurów. She loves the rat race. Jej dom jest zawsze bardzo czysty. Her house is always spick and span. Wczoraj wróciłem z imprezy cały i zdrowy. I came back from yesterday's party safe and sound. Ona jest mistrzem w gadce szmatce. She is the master of chit-chat. Ten kolor jest nijaki. This color is wishy-washy. Zwolniłem się stamtąd przez wyścig szczurów. I quit my job because of the rat race. Ten telefon jest nowiutki. This phone is spick and span. Mam nadzieję, że było 10 na 10, jak zawsze. Moi drodzy stacjonarni uczniowie, będę was o to pytał w tym tygodniu. Możecie być na 100 000% pewni. A moi drodzy YouTube'owi uczniowie, jeżeli macie ochotę użyć tego, wymyślcie sobie historyjkę, wyślijcie ją na mój adres e-mail, jest tam w opisie, a ja chętnie ją sprawdzę i chętnie sobie ją przeczytam. Bardzo lubię, jak wysyłacie mi swoje prace z moimi idiomami. Przypominam wam o możliwości zakupu mojego kursu na www.angielskizmarcinem.pl. Linki są tam na dole, jeżeli chcecie zostać mistrzem gramatyki. A jeżeli chcecie dalej po prostu oglądać moje filmiki, będę zaszczycony. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału. Dziękuję wam uprzejmie, kochani. Cudownie było was znowu zobaczyć. Widzimy się już teraz bardziej regularnie, ponieważ będę miał studio stale rozstawione, nie będę musiał przekładać wszystkich mebli w moim mieszkaniu i będziemy mogli naprawdę teraz regularnie się spotykać. Nie mogę się tego doczekać. Co najmniej jeden odcinek tygodniowo w niedługiej przyszłości będzie pojawiał się na moim kanale. Trzymajcie się, kochani. Miłego tygodnia. Pracujcie ciężko. Bawcie się jeszcze ciężej. Do zobaczenia.